Benedykt XVI, właściwie Joseph Alois Ratzinger, urodził się w 1927 roku w miejscowości Markt am Inn w Bawarii w Niemczech. Jego ojciec był policjantem, a matka gospodynią domową. Ratzinger miał starszego brata, Georga, który później został księdzem. Ratzinger był zafascynowany nauką od najmłodszych lat i ukończył liceum z wyróżnieniem. W 1943 roku, w wieku 16 lat, został wcielony do Wehrmachtu, niemieckiej armii, ale szybko został zwolniony z powodu choroby. Po wojnie studiował teologię, filozofię i literaturę niemiecką na Uniwersytecie w Monachium. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, a dwa lata później uzyskał doktorat z teologii. Po ukończeniu studiów Ratzinger został profesorem teologii na Uniwersytecie w Tübingen, a następnie na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W 1969 roku został biskupem. W 1977 został mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary przez papieża Jana Pawła II. Jako prefekt Benedykt XVI miał odpowiedzialność za promowanie i strzeżenie nauki Kościoła katolickiego oraz za udzielanie dyspens z przepisów kościelnych. W tej roli był zaangażowany w walkę z ruchem liberalizmu w Kościele, co oznaczało, że starał się bronić tradycyjnych nauk katolickich i umacniać ich integralność. Benedykt XVI był również odpowiedzialny za opracowywanie instrukcji i dokumentów dotyczących wiary i moralności, takich jak Dignitas Personae, godność osoby, i Veritatis Splendor, blask prawdy, które zostały opublikowane podczas jego pontyfikatu. W Dignitas Personae, godność osoby, Benedykt XVI skupia się na kwestiach dotyczących moralności reprodukcyjnej, takich jak in vitro, aborcja, eutanazja i klonowanie ludzi. W dokumencie potępia te praktyki jako naruszające godność osoby ludzkiej i zaproponowane zostały alternatywne rozwiązania, takie jak adopcja dzieci. W Veritatis Splendor, blask prawdy, Benedykt XVI skupia się na kwestiach moralnych i wyjaśnia nauki Kościoła katolickiego dotyczące moralności i prawdy. W encyklice przypomina, że prawda moralna jest absolutna i niezmienna oraz że każdy człowiek ma obowiązek szukać prawdy i być posłusznym jej. Encyklika ta zawiera również rozważania na temat roli sumienia w ocenie moralności czynów oraz na temat roli Kościoła w nauczaniu moralności. Jednym słowem, w swoich dokumentach Benedykt XVI skupiał się na obronie tradycyjnych nauk katolickich, takich jak nienaruszalność życia ludzkiego i małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą. Benedykt XVI był również zaangażowany w dialog międzyreligijny i starał się promować pojednanie między Kościołem katolickim a innymi religiami. Odwiedził wiele krajów na całym świecie i spotkał się z przywódcami innych wyznań, w tym judaizmu, islamu i prawosławia. W swoich przemówieniach Benedykt XVI zawsze podkreślał potrzebę dialogu i pojednania między różnymi religiami. W 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, Ratzinger został wybrany na papieża i przyjął imię Benedykt XVI. Podczas swojego pontyfikatu skupił się na obronie tradycyjnych nauk katolickich i zachowaniu integralności wiary, co spowodowało, że był krytykowany przez niektórych za brak elastyczności i otwarcia na zmiany. Benedykt XVI był pierwszym papieżem od 600 lat, który zrezygnował z urzędu. Jego decyzja o rezygnacji została ogłoszona w lutym 2013 roku i była szokiem dla wielu katolików na całym świecie. Benedykt XVI tłumaczył swoją decyzję słabnącym zdrowiem i brakiem sił do sprawowania swoich obowiązków, co było niezwykłe, ponieważ papieże zazwyczaj sprawują swoją funkcję do śmierci. Po ogłoszeniu rezygnacji Benedykt XVI złożył urząd 28 lutego 2013 roku i został tymczasowo przyjęty do klasztoru Mater Ecclesiae w Watykanie. Po zakończeniu swojego pontyfikatu Benedykt XVI pozostał w cieniu swojego następcy, papieża Franciszka, i nie udzielał już publicznych wywiadów ani nie udzielał się na scenie publicznej. Jego decyzja o rezygnacji była szeroko komentowana i była przedmiotem wielu spekulacji na temat jej prawdziwych przyczyn.